Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć tam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Dzisiaj ponownie widzimy się na Warszawie Zachodniej, ale pierwszy raz w tym roku. Mamy już 2022 rok, czyli jak ja to mówię, rok 02 i zobaczymy, co to będzie się dziać, bo trochę będzie przed nami. Na Warszawie Zachodniej też będzie dosyć dużo się zmieniać na przestrzeni tego roku, ale to zobaczycie na przestrzeni tego roku. Ale zanim do tego, to zobaczmy, jak wygląda aktualnie proces tutaj budowy. No i faktycznie na peronie 9, od którego zawsze zaczynamy, trochę się pozmieniało. Główną zmianą jest to, iż tor pierwszy i drugi są już obydwa używane, dzięki czemu faktycznie pociągi do Warszawy Gdańskiej mogą jeździć już nie ruchu wahadłowym, jak to odbywało się jeszcze niedawno, dla ruchu pasażerskiego, tylko już faktycznie w dwóch kierunkach, czyli jeden tor jest jednokierunkowy w teorii, a drugi jest dwukierunkowy, chociaż obydwa tory mogą spełniać zarówno jedną, jak i drugą funkcję, tylko zależy, żeby jak największa była przepustowość. I do tego peronu aktualnie musimy, żeby dojść do niego po prostu, musimy przejść przejściem podziemnym. No i przejście podziemne jest gotowe, nie jest oczywiście wykończone, jest aktualnie tam trwają prace w połowie tunelu. Mogą faktycznie pasażerowie już przechodzić, a w drugiej części jeszcze nie. I też warto tutaj zwrócić uwagę, iż wyjścia, są trzy aktualnie wejścia do tego przejścia podziemnego. Jedno z długim przejściem od ulicy Tunelowej, drugie od Prymasa Tysiąclecia i jedno bezpośrednio od peronu. Przejście jedno, które jest pośrodku jeszcze budowane ze schodami ruchomymi, jeszcze nie ma schodów ruchomych. I tak samo windy jeszcze nie zaczęły tutaj w ogóle powstawać, więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tą część, czyli przy peronie 9. Dalej mamy przejście podziemne i tutaj trochę się tego też dzieje. A mianowicie po pierwsze, co możecie zaobserwować na zdjęciach lotniczych, tutaj jak teraz widzicie, przelatujemy górą, to miejsce, które właśnie widzicie, czyli ten obrys, gdzie będzie na dole tramwaj, na górze przejście podziemne, ten łącznik z peronem 9, bardzo dobrze tutaj wygląda. Już faktycznie widać, że schodzimy powoli do wykopu na poziomie minus 2. Jest z dobrych nowin, natomiast dalej, jak tu już widzicie, lecimy, jest jeszcze lepsza nowina, mianowicie widzimy ewidentnie, że już się pojawia strop na poziomie minus 1. Na poziomie minus 2 strop też się pojawia w międzyczasie, ale o tym niedługo Wam powiem więcej w materiale prosto z placu budowy, jak mi się uda wejść, więc to też zobaczycie, jak to wygląda na dole. Natomiast tutaj faktycznie widzimy ewidentnie, iż na górze powoli już powstaje ten dach taki przysłowiowy. Dla większości z nas to będzie po prostu podłoga, w której będziemy chodzić czy jeździć autobusami tutaj do pętli autobusowej od ulicy Tunelowej. I dosyć ciekawie też będzie wyglądać w ogóle ten cały parking. I w sumie mogę Wam teraz pokazać, jak to będzie już w całości gotowe wyglądać na wizualizacji od strony ulicy Tunelowej. Nie wiem, czy widzieliście już tą grafikę, ja tutaj mogę Wam pokazywać je mniej więcej. I zobaczcie, jest taki mały też parking przy okazji od tej strony, więc w teorii będzie można się zaparkować. Jest trochę miejsc, K plus L, będzie tego trochę. To trochę będzie wyglądać jak przy dworcu Warszawa Wschodnia. Więc jest ciekawe, no i będzie jeszcze jakiś park, będą ścieżki rowerowe i będzie latający spodek, a dookoła niego będzie parking. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co będzie dokładnie z nim po całej przebudowie, ale dobrze, przejdźmy sobie dalej do kolejnego elementu, który oczywiście jest główne przejście podziemne. No i tak, tutaj również widzimy ewidentnie, iż powstaje nam już poziom stropu na poziomie minus 1. I tutaj w większości mamy poziom minus 1, pomijając ten trójkąt tramwajowy pośrodku, który faktycznie ma poziom minus 2 i tu jest całkowicie wykopany mniej więcej poza miejscem, gdzie aktualnie jest wjazd techniczny. Więc tutaj to dobrze wygląda. Poziom minus 1 nie ma w całości poziomu stopu, ponieważ po prostu w części jeszcze jest wykopywany tunel tramwajowy na poziomie minus 2. I tutaj też możecie zwrócić uwagę, jak on wygląda. Dosyć dobrze to się wszystko prezentuje z tym tunelem tramwajowym. I postaram się do niego wejść w najbliższym czasie.
Tak samo jak z tym przejściem podziemnym, o którym przed chwilą mówiłem, bo tam trochę może być ciekawostek, no i to jest dosyć głęboko. Na Warszawie Zachodniej takiej głębokości no nie mieliśmy zbytnio wcześniej, w której faktycznie będzie użyteczna dla ludzi, bo poziom niski, poziom minus 1 i nawet trochę więcej był już i jest cały czas na Warszawie Zachodniej części technicznej, ale on nie był dostępny nigdy dla pasażera, a tutaj tramwajem będziemy mogli się przejechać, czyli tak poniekąd dostępny trochę dla pasażera faktycznie. Też warto zwrócić uwagę co do już tego stropu, jak mówię, że on nie jest jeszcze w żadnym miejscu przejścia podziemnego zasypywany. Zasypka jeszcze tutaj nie powstaje, ale to jest oczywiście wszystko zgodnie z harmonogramem powstaje, także tutaj dosyć dobrze to idzie. Idąc dalej, mamy budynek wielofunkcyjny pośrodku, który nam tutaj się pokazuje i on wygląda od tej strony północnej, jakby był właściwie gotowy. Fasada budynku bardzo ładnie się prezentuje moim zdaniem. Taki ten kolor zupełnie inny, taki ciemniejszy. No dosyć ciekawy charakter, pokazuje też przy okazji jak będzie wyglądać Nowa Zachodnia już kiedy powstanie w całości, bo tu jeszcze będzie od tej strony dosyć duży budynek hali dworcowej. Natomiast od drugiej strony on nie jest jakkolwiek jeszcze reprezentatywny poza flagą tutaj Budimexu. No jest po prostu, ale to dlatego, że od tej strony jeszcze odbywają się główne i to większe prace budowlane. Też taka ciekawostka, jak latałem tutaj dronem, takie moje lekkie wtrącenie, miałem przyjemny dzień, bo akurat nie działał ten duży dźwig niebieski, przynajmniej się nie kręcił jak jeszcze tutaj latałem, więc miałem o wiele prostsze latanie. Co do jeszcze budynku mogę wam powiedzieć, iż widzimy na dachu tego budynku, iż wysuwa się taki element już faktycznie dachu. To jest element, który będzie łączyć się z halą dworcową od strony tutaj ulicy Tunelowej i on będzie taki właśnie trójkątny, również zachowany w stylu takim jak jest nad peronami, ale to jeszcze na przestrzeni najbliższego czasu będziecie mogli zaobserwować jak to tutaj wszystko wygląda. I jeszcze jedna ciekawostka tutaj w tym rejonie, jak już jesteśmy, zwróćcie uwagę, że również możemy zaobserwować, że powoli pojawiają się tutaj schody, o których zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku przedświątecznym. Wtedy też już były, ale teraz wspominam i pokazuję, że faktycznie schody, składki powoli zaczynają się pojawiać od ulicy Tunelowej, ale na pewno w najbliższym czasie nie zostaną otwarte, bo one aktualnie, napomijając to, że pełno osób, które lubią kolejnictwo, by przyszło tutaj, żeby sobie poglądać, jak wygląda plac budowy, to więcej by nie dały, bo na dole to nie ma kompletnie gdzie z nich pójść, jakkolwiek dalej, pomijając na plac budowy. Czyli coś dla mnie na pewno byłoby ciekawe. Ale dobrze, dalej panowie 6, 7 i 8. No i tak, z rzeczy ważnych, które musicie pamiętać, o których mówimy już w ostatnim materiale, ale może część z was nie słyszała, to 14 bądź 15 stycznia, mniej więcej jakoś w tym okresie, zostanie otwarty peron 7. I jak widzicie aktualnie, peron 7 właściwie jest już gotowy. Tam są ostatnie prace, tutaj trwają, to też za tydzień mniej więcej, tydzień z kawałkiem zostanie otwarty ten nowy peron, więc to jest niedaleki okres, bym powiedział. Jeszcze ostatnie prace, poprawki, drobne elementy są dokręcane, oczywiście bezpieczeństwo przy przejściu podziemnym, żeby nikt do niego przypadkiem teraz nie wszedł, no i też kładka, a konkretnie zejście składki jest jeszcze dopracowywane, jeżeli chodzi o peron 7. Z kolei co do peronu 8, to jest coś, co mnie zdziwiło. O ile jeszcze nie do końca wiem, kiedy zostanie otwarty, spodziewam się, że to będzie jakoś na przestrzeni lutego lub trochę później, to tutaj widzimy, że faktycznie płyta peronowa nam się powoli zaczyna pojawiać w niektórych elementach i niektórych miejscach, ale nie widzimy cały czas żadnych elementów jeszcze od toru 9 czy toru 11. Toru 11 będzie od objeżdżania prawie całej długości peronu dla na przykład takiej lokomotywy, to po prostu by zmieniała kierunek biegu. Też warto zwrócić uwagę, że ta druga krawędź peronu 8, krawędź północna, tam będzie właśnie tor 9, i którego jeszcze nie ma całkowicie. I ten tor 9 będzie mieć tylko i wyłącznie możliwość wjazdu od strony zachodniej Warszawy Zachodniej. Od drugiej strony, czyli w kierunku Warszawy Głównej czy Warszawy Centralnej, nie będzie po prostu żadnego połączenia z siecią kolejową, co nie tyczy się oczywiście toru 7 od peronu 8, który spokojnie będzie w całości użyteczny. Tutaj macie tam taki drobny opis, mniej więcej jak wyglądają perony przy tych nowych częściach, żebyście mniej więcej mogli się połapać o co chodzi. Przy okazji tory 7, 5, 3 i 1 już właściwie są, więc ale to już od dłuższego czasu, zwłaszcza tor pierwszy, to już od dłuższego czasu tutaj nam się pojawił i zagościł z nami, także tak to wygląda. Co do peronu 6, to chyba dużo nie muszę mówić, on tak jak był oddany, mniej więcej tak wygląda, tak samo ta dłuższa część na samym końcu jeszcze cały czas
nie powstała i nie została bardziej wykończona. Dobrze, dalej, no to tak jak widzicie, teraz tutaj macie dach. Co do dachu, nie mam zbytnio co dużo opowiadać, bo właściwie to po prostu mogliście sobie poobserwować, jak to wygląda. System odśnieżenia jeszcze oczywiście nie działa na panelach fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne też nie są jeszcze podczepione. Główna część prac przy dachu również jest skupiona nad peronem 8 aktualnie, bo tam najpóźniej cały rozpoczęły się prace przy dachu. No i możemy to też zaobserwować, tak jak widzicie z góry, ale pomijając to, właściwie dach w większości jest już gotowy lub wykończony, lub po prostu czeka na kolejny etap pracy. Też na przykład domyślam się, że część prac nie może być aktualnie wykonywana w związku z niskimi temperaturami i śniegiem. Co prawda aktualnie śniegu nie ma, ale zima najprawdopodobniej jeszcze niedługo wróci, więc będzie trzeba się znowu na nią przygotować. Również na Warszawie Zachodniej. Dobrze, co my tu dalej mamy? Dalej oczywiście nie może zabraknąć torowiska wschodniego Warszawy Zachodniej. I tutaj muszę faktycznie pochwalić, to bardzo ładnie wygląda. Torowisko właściwie jest już w całości gotowe od tej strony. Wszystkie tory z wszystkimi rozjazdami od nowej części właściwie są i tylko czekają na pociągi, żeby jeździły po wszystkich torach, co aktualnie się jeszcze nie dzieje. Większość pociągów tutaj, które dojeżdżają teraz do peronu 6, jadą tylko i wyłącznie na Warszawę Główną, chociaż większość z tego, co mi się wydaje, jednak cały czas na Centralną. Nie wiem, nie obserwuję dokładnie wszystkich połączeń kolejowych, zwłaszcza na tych nowych peronach, bo to jest trudniejsze do śledzenia. No i tak to mniej więcej wygląda dosyć ładnie nowotorsko, chociaż cały czas trzeba zwrócić uwagę, iż nowe torowisko nie jest podłączone ze starym torowiskiem i tutaj macie jeden ze ślepych końców, gdzie po prostu tory w teorii można było podłączyć, ale później byłyby komplikacje, ponieważ nowe torowisko ze starym torowiskiem trochę się różni w niektórych miejscach i łączenie tego teraz na siłę nie byłoby według mnie i pewnie też wykonawcy najlepszym pomysłem. Dobrze, kolejna część to jest oczywiście torowisko zachodnie, Warszawy Zachodniej, czyli zupełnie z drugiej strony. Tutaj dużo wam nie mogę popowiadać, bo też dużo się nie zmieniło, tego co widzicie. Co prawda więcej teraz zaczyna się dziać już tam dalej przy torowisku i przy rozbiórce niektórych elementów na dalszej trasie, ale o tym to jeszcze będę mówić prawdopodobnie za tydzień, bo sobie zerkniemy, co tu będzie się dziać w kolejnym etapie, który właśnie się zaczyna, kolejna faza przebudowy. Teraz mniej będzie się działo faktycznie przy peronach, pomijając oczywiście tej części gdzie przy ulicy Tunelowej, ale więcej będzie się działo faktycznie na torowisku i to głównie zachodnim, także to się powoli pojawia. A co do tunelu Primorasa Tysiąclecia, co jakiś czas mi zadajecie pytania, co tam się dzieje i dlaczego tak długo to idzie, to jeszcze nie mogę wam powiedzieć, w sumie sam nie wiem, jestem ciekawy, czemu im trochę to długo już idzie, ale domyślam się, że cały czas wszystko idzie zgodnie z czasem. I przypominam, że jak skończy się przebudowa tej nawy aktualnie samochodowej, to i tak jeden pas pozostanie zamknięty dla ruchu pieszego, bo będzie remontowana nawa pieszo-rowerowa. No i na koniec jeszcze ciekawostkę mam dla was, a mianowicie w ostatnim odcinku zaobserwowaliśmy, że już faktycznie pojawia się taki napis od strony zachodniej, Warszawy Zachodniej, że mamy tutaj napis zachodnia, Warszawa Zachodnia, i dokładny cały napis, tak jak widzicie teraz na zdjęciu, będzie mieć nazwę Stacja Warszawa Zachodnia. I dokładnie, jest całkowicie nie po środku. Jak widzicie na tej grafice, która pokazuje przekrój od strony zachodniej, no, trochę dziwnie to wygląda. Co prawda tu w miarę bardziej to się łączy, jak już faktycznie byłby w całości gotowy dach nad peronem 8 i w ogóle peron 8 byłaby tu hala dworcowa. Co nie zmienia faktu, że trochę dziwnie to wygląda. Nie wiem, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach. Ja sądzę, że lepiej by to wyglądało, gdyby ten napis został trochę bardziej rozciągnięty inną czcionką i na długości całego dachu, niż tak jak aktualnie jest tutaj schowane z jednej strony ten napis Stacja Warszawa Zachodnia. No ale jak to woli. Po prostu pewnie PKP wolało tą wersję niż po środku rozstawienie. I też może nie chcieli wypogować, jak to w niektórych krajach, na niektórych dworcach wygląda. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i już niedługo kolejne będą filmy z Warszawy Zachodniej i nie tylko, ale tak jak mówiłem, w najbliższym czasie, prawdopodobnie za tydzień lub trochę więcej,
pojawię się bezpośrednio na placu budowy i to może Wam się spodobać, bo wejdę do tych przejść podziemnych, które są cały czas niedostępne, ale budynku wielofunkcyjnego, jak go na środku, nie obiecuję, bo tutaj jest trochę trudniej. Nie chcę, żeby Wam to wszystko pokazywać. Też ten film na Waszą prośbę w komentarzach co jakiś czas się pojawiały, żebym sobie zrobił scenariusz, to ten film faktycznie został nagrany w całości z większym scenariuszem, więc sądzę, że Wam się bardziej też podobało. No i jeżeli chcecie porozmawiać na tego typu tematy, możecie też wejść na mój serwer na Discordzie. Link do niego w karcie na koniec i w opisie. Oraz możecie też wspierać moją działalność, aby było więcej filmów i nie tylko. I już powoli zaczynam mieć plany na dosyć ciekawy specjal z okazji 5000 subskrypcji. Wiem, że do niego jeszcze zostało ponad 1000, ale sądzę, że warto do niego już zbierać, bo spodoba Wam się raczej taki przelot samolotem z okazji specjalnego odcinka. Ale zobaczymy i więcej szczegółów będę jeszcze ujawniać w najbliższym czasie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Prawdopodobnie jutro pojawi się mem Avizo, w sobotę mniejsza z tym i w niedzielę Warszawa Zachodnia z tymi zdjęciami, ale bez mojego gadania, bo część osób cały czas woli wersję z muzyczką, tylko i wyłącznie. Do zobaczenia już wkrótce. Oczywiście nie mówię, że tam nie ma ujęć, których nie było w tym filmie, mogą być. Cześć!